Kazanie świętego Grzegorza z Nazjanzu, biskupa. Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Cóż to za nowa tajemnica, która uwidacznia się we mnie? Jakże mały jestem, a zarazem wielki, okryty niesławą i wzniosły, śmiertelny i nieśmiertelny, ziemski i niebieski. Z Chrystusem mam być pogrzebany, z Chrystusem zmartwychwstać, być współdziedzicem Chrystusa, synem Bożym, więcej, Bogiem samym. Wszystko to wyraża owa wielka tajemnica. Bóg przyjął ludzką naturę, stał się ubogim dla podźwignięcia upadłego stworzenia, dla przywrócenia swemu obrazowi pierwotnego piękna, dla odnowienia człowieka, abyśmy wszyscy stali się jedno w Chrystusie, który dla nas wszystkich, Stał się doskonale wszystkim, czym jest. Tak więc nie ma już mężczyzny ani niewiasty, barbarzyńcy i scyty, niewolnika i człowieka wolnego. Są to bowiem oznaki i różnice cielesne. My zaś nosimy w sobie pieczęć Boga, przez którego i dla którego zostaliśmy stworzeni. Przez niego też zostaliśmy ukształtowani i naznaczeni, aby on sam mógł nas rozpoznać. Obyśmy mogli być takimi, jak tego się spodziewamy, mocą wielkiej łaskawości wspaniałomyślnego Boga. Niewiele od nas żąda, a tych, którzy szczerze go miłują, obdarza niezmierzonymi darami, teraz i w przyszłym wieku. Ze względu na naszą ku niemu miłość i nadzieję, wszystko znosimy, wszystko wytrzymujemy, za wszystko składamy dzięki, albowiem Słowo Boże. Również w trudnościach powielekroć upatruje narzędzie zbawienia, polecając dusze własne i tych, którzy we wspólnym pielgrzymowaniu wyprzedzili nas w drodze do domu Ojca. O Panie, Stwórco wszystkiego, a zwłaszcza tego tutaj prochu, O Boże, Ojcze i Przewodniku Rodzaju Ludzkiego, Władco życia i śmierci, O stróżu i dobroczyńco dusz naszych. Ty, który za pośrednictwem słowa w odpowiednim czasie wszystko sprawiasz, i według wielkiej Twej mądrości i opatrzności przemieniasz. Przyjmij teraz błagam Cezarego, który wyprzedził mnie w odejściu z tego świata. I mnie także przyjmij w stosownym czasie. Kieruj mną w życiu doczesnym tak długo, jak tego będzie potrzeba. Przyjmij nas z bojaźni przed Tobą przygotowanych, ale nie przerażonych. Niechaj nie okażemy się w ostatnim dniu oporni, wydzierani stąd siłą i prowadzeni pod przymusem, na podobieństwo tych, co są niewolnikami świata i ciała, ale raczej jako podążający chętnie ku owemu szczęśliwemu i wiecznemu życiu, które jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jemu chwała na wieki wieków. Amen.